Davidson Dyna, esencja siły i stylu. Harley Davidson Dyna to linia motocykli produkowanych przez amerykańskiego producenta Harley Davidson od 1999 do 2017 roku. Modele Dyna cechowały się charakterycznym wyglądem oraz potężnymi silnikami, co sprawiało, że były popularne zarówno wśród entuzjastów klasycznych motocykli, jak i miłośników motocykli z silnikiem V-Twin. Najbardziej znane modele w linii Dyna. Dyna Super Glide, pierwszy model w linii Dyna, wprowadzony w 1991 roku. Charakteryzował się klasycznym stylem choppera z pojedynczym fotelowym siedzeniem i nisko zawieszonymi kierownicami. 2. Dyna Low Rider, znany z nisko zawieszonych kierownic i wygodnego podwójnego fotelowego siedzenia. To jeden z najbardziej klasycznych modeli w linii Dyna. 3. Dyna Wide Glide z wyraźnie poszerzonym przodem i dużym, charakterystycznym przednim kołem. Jest to model, który nawiązuje do klasycznego stylu choppera z lat 70. Dyna Street Bob. Ten model cechuje minimalistyczny design i bobberowy styl z pojedynczym fotelowym siedzeniem i niewielkim okrągłym reflektorem przednim. 5. Dyna Switchback. Unikalny w linii Dyna, ten model oferował możliwość szybkiej zmiany konfiguracji z motocykla turystycznego na cruiser poprzez dodanie lub usunięcie sakw bocznych i wsparcia na plecy. A wszystkie modele Dyna były napędzane silnikami Twin o różnych pojemnościach skokowych i mocach, zapewniając dynamiczną jazdę i charakterystyczne brzmienie. Ich wszechstronność sprawiała, że były popularne zarówno wśród miłośników długich podróży, jak i krótkich przejażdżek po mieście. Pomimo zakończenia produkcji w 2017 roku, modele Dyna nadal pozostają ikonami w świecie motocykli Harley-Davidson. Chef Harley-Davidson Electra Glide. Tradycja i komfort na otwartej drodze. Harley-Davidson Electra Glide to nie tylko motocykl, to legenda na kołach, łącząca wygodę, pojemność i styl. Wprowadzony w 1965 roku jako trzecia odsłona Glide, Electra Glide stał się nie tylko bestsellerem, ale również ikoną kultury motocyklowej. Zasadnicze różnice między Street Glide a Electra Glide. 1. Electra Glide. Będąc podstawowym modelem w ofercie turystycznej Harley'a, Electra Glide oferuje komfortową jazdę i pojemność dla dwóch osób. Charakteryzuje się tradycyjnym designem, który przyciąga miłośników klasycznego stylu. 2. Street Glide. Z podnoszonym siedzeniem i systemem informacyjno-rozrywkowym, Street Glide skierowany jest bardziej w stronę entuzjastów ceniących nowoczesne rozwiązania i stylowy wygląd. Electra Glide Standard. Nieco nostalgiczny Electra Glide Standard, choć pozbawiony systemu informacyjno-rozrywkowego, wciąż podkreśla tradycję Harley-Davidson. Zestaw kontrastowych, chromowanych, niestandardowych kół Fugitive i detale z kolekcji Willego G dodają mu niepowtarzalnego charakteru, tworząc niestandardowe arcydzieło. Historia i ewolucja. Nazwa Electra Glide wywodzi się z roku 1965, kiedy to Harley-Davidson wprowadził rozruszniki elektryczne, większy akumulator i charakterystyczną owiewkę Batwing. Ta trzecia zmiana nazwy Glide stała się kluczowym momentem, ugruntowując Electra Glide jako symbol komfortu i stylu na otwartej drodze. Solidna konstrukcja i styl. Waga Electra Glide, wynosząca 877 funtów, może być imponująca, ale tylko element jego solidnej konstrukcji, która przyciąga entuzjastów od wielu lat. Przednia owiewka i szerokie skórzane siedzenie są rozpoznawalnymi cechami tego modelu. Electra Glide. Połączenie historii, tradycji i nowoczesności. Podsumowując, Electra Glide to nie tylko motocykl. To połączenie historii, tradycji i nowoczesności na jednych kółkach. Topowy model w 1968 roku, Electra Glide nadal trzyma koronę, przyciągając miłośników Harley-Davidson swoim niezmiennie wyjątkowym stylem i niepowtarzalnym komfortem.